Siema, ze strony Tofik. Lecimy z intrem i z odcinkiem. Lecimy z odcinkiem dalszą. Teraz próbuję nagrywać jeszcze z Audacity. Audio. Za dobę Audition. Próbuję głos swój nagrywać i to wszystko. Wow. Ale przylogowało mi, jak nagrywam głos. Bo jakby testuję dwa sposoby takie jakby tego wszystkiego. I testuję tylko głos, gdzieś będę indziej eksportował to wszystko. Jakby to wszystko będzie chodziło. Tylko będzie 10 dni nagrywane. Mam nadzieję, że tak będę mógł zrobić. Trochę mogę sobie przybliżyć w sumie. To podcast się nie będzie. A jak to ja wiem. Tylko będę musiał to ciąć pewnie ten głos swój. To znaczy, że to będzie głos do cięcia trochę. Bo muszę odpalić go przed... Audition muszę odpalić tak przed tym wszystkim. I to wszystko muszę później ciąć. Pewnie będę musiał. Ale no, osobne są ścieżki nagrywane. Czyli Minecrafta i osobno tego. Czyli jakby... Już to inaczej przechodzi w... Przechodzi tak, że jedną ścieżką nie nagrywam, powiedzmy tego już. Powiedzmy, mikrofon jest na innej ścieżce nagrywany. A powiedzmy, Minecraft na innej, czyli na OBS-ie Minecraft, a głos na Adobe. A Audition, czy jak już tam się zwało. I to już to tak robię, bo jakby mam tego czas do wszystkiego, bo mam 2 minuty niby na głosie, gdzie jest to jakby trochę naciągane te 2 sekundy, ale spokojnie jakby będę to montował, więc będzie to już robione na typowym już jakby przechodzę upgrade troszeczkę wyżej, że nie jest to już na jednej ścieżce nagrywane, czyli jest tak, ścieżka jedna Minecrafta, ścieżka druga głosu i ścieżka trzecia dźwięki, czyli powiedzmy te z NCS-ów i tak dalej. Czyli to już jest jakby przechodzi na te wyższe stopnie. Myślałem kiedyś o tym, ale teraz jakby to zrealizowałem, czyli przeszedłem już o te piętro wyższej z nagrywaniem. I guess, bo zwykle było, że dobra, nagrywa się to tyle. Gdzie to wszystko teraz jakby... Jak zakończę odcinek, to jeszcze muszę zakończyć nagrywanie, czyli muszę, no... To jest to trochę, to cięcia trochę dużo, ale... Jakby... Jeżeli YouTuber zawsze ma dużo czasu, nagrywający w tym stylu... To no... Zawsze zdążę. Może powiedzieć. No, 3 minuty 21 jest na... No, 3 minuty jest tak naprawdę na nagraniu. Czy jeszcze muszę go wekstrować w MP3, to wszystko. Czyli jakby, no. Przechodzi to w jakby trochę transformację taką, że idzie to już na skalę trochę wyższą, bo czy nam powiedzmy tak trochę montować w tą stronę, że jest kawałek dźwięku innego i tak dalej. Jest i intro, to będziecie słyszeć jakby, bo jest na tej ścieżce jednej w OBS-ie. Chyba, że nie robić intra. Ale to musiałbym dodawać jeszcze montażu. Czyli jeszcze więcej mam roboty dodatkowo. Ale chyba na OBS-ie zostanę przy tym. Tylko po prostu pauzować nie mogę. Jakby klikałbym, to pauzę nie mam. Jakby nawet nie zatrzymuje mi się, tylko ciągle mi leci. Bo mi pauza nie działa, nie jestem jak ja chciałem. Audoba Audition jakby nie lubi gry Minecrafta. Szkoda, bo byłby mi łatwiej na nagrywanie. Ale no nie mogę. No to robię tak jak mogę. Ale nawet mógł być z normalnym głosem, bo to... Ta ścieżka będzie tak czołowa podgłaśniania. Podgłaśniana ze względu jak będzie za cicho. Czyli mogę powiedzieć, że no... Już zaczynam robić więcej rzeczy. Jak to wszystko leciało na OBS-ie, czyli... Przy tą jedną ścieżkę... nagrywania przez tą całą tą. Oj, dostanę mocno.
Nie, mam regenerację z jedzenia. Ale no, teraz tak będzie, czyli bardzo mam mikrofon tutaj, gdzie nawet mógłbym troszeczkę się nawet przybliżyć. To mi tak dużo nie zmieni, bo I guess. Już jest na innej to ścieżce nagrywane, czyli jakby ta ścieżka odchodzi trochę, no muszę powiedzieć, że daleko od tego, bo jesteśmy tą ścieżką operowaną takim audiem. Powiedzmy, mamy 5:30, 5:40, no co 20 minut mam tak. Jakby nigdy się w to nie bawiłem, ale zacząłem się tak chyba bawić, bo z tego na to, żeby jakby operować dwoma ścieżkami inaczej. Powiedzmy, czy to Minecrafta przeciszę, tylko zgłośnie, a drugą, że ścieżka audio jest gdzieś indziej, de facto. By the way, czy nawet. Że jakby stosuję to taki myk. Dzisiaj nie bawiłem się w to. No, źle robiłem. Ja, troszeczkę dostanę damage teraz za to. No tak z 3 razy. No, teraz ostatni kotlet. I ja nie mam już jedzenia. Tak? No, bo mam tylko zombie jedzenia. Więc no. Fajna sytuacja, że coś takiego zrobiłem już. Jakby ubezpieczenie na to mam tak jakby jakieś, że są osobne ścieżki i tak dalej, czyli jest to wszystko osobno. Robiłem to kiedyś na jednej, co mówiłem, w OBS-ie, czyli jedna ścieżka jest do audio, nie na taka ścieżka. Bardziej przy montażu to z OBS-a leciał to, że to tak mówię, tak nagrywam, a teraz no tak mówię, tak nagrywam, ale już osobno nagrałem ścieżkę audio swojego, osobno ścieżkę Minecrafta z gry, czy nawet z intem. Jest wszystko to robione osobno. No jest jakby, muszę powiedzieć, że to jest jakbym jakieś takie postanowienie, takie głębokie, że dobra, robię tak. Tak nagrywam. Jakby niektórzy mogą tego nie robić, ale ja jeszcze zacząłem to robić, bo dla mnie to się staje to wygodniejsze, bo mogę aspektować na tym, że jeśli ścieżka będzie cicho, którą powiedzmy odsłucham, czy coś w tym stylu, w stosunku Minecrafta, czy na dźwięku, to ją wchodzę w nią i osobno podgłaśniam. A tak w OBS-ie, no to ciężko będzie, a tak mam, bo powiedzmy mam tutaj, mamy 8 minutę niby w nagraniu z Adobe. A tutaj mamy 8 minutę dopiero. Tam jest te 7 sekund przerwy. No jest jakieś te 7 sekund przerwy do wycięcia. Jakby to nie jest jakimś wielkim problemem. Tylko to trzeba będzie zrobić. Być całą odsłuchać. I tak dalej. To jest jakby, nie jest jakbyś takim, wielki problem nie jest z tego, bo jak to mogę wam inaczej to przedstawić, bo to co powiedziałem, bo jeżeli dodaję muzykę powiedzmy swoją bardziej skąd mogę korzystać z niej, no to dajem, no to muszę podgłaśniać sztucznie, powiedzmy sztucznie, no trochę muszę podgłaśniać swój głos, no to od razu ścieżka Minecrafta idzie też w górę, bo jest jedną ścieżką nagrywane, czyli audio jest osobną, powiedzmy urządzenie audio jest osobne i tak dalej. A czy w ogóle mam się nagrywa? Nie? Really? Mam się w ogóle. Aha. Kiedy? Aha. Really? Aha. Nie nagrywałam wam się ścieżka, super. O, dziękuję ci za włączenie ścieżki OBS-ie. Kocham cię. Nienawidzę cię teraz przez to. Ale no. Jeszcze noc będzie się bawił ze mną w kotkę i myszkę. Ale super. No to nie mieli się przez dokładnie, no, 10 minut około.
ścieżki tej. Ale macie już z powrotem, bo jakby odsłuchiwać nie będę przez Adobe odsłuchiwał, tylko wentyluję ten głos, czyli powiedzmy jakieś 10, no te 5 sekund. 5 sekund jest różnicy z audiem, ale to jest chyba te początkowe. Zaczynajmy od tego. No to jest jakby to wycięcia, to nie jest jakiś wielkim problemem. Kopanie. Nie tu, kopanie. Jest to jakby do zrobienia, nie jest jakimś takim wielkim problemem, bo tu muszę wlenderować w nie głos. A widzicie, czyli powiedzmy jak oglądam YouTube'a, to mogę usiąść, zacząć renderować następne odcinki. Powiedzmy przyjdzie ten odcinek. Zacznę go powiedzmy renderować, że mu głos dodam to wszystko. Czyli teraz mogę powiedzieć, że jakby z początkującego YouTubera mogę powiedzieć, że troszkę do przodu przedam, bo zacząłem nagrywać tym. Okay, wait. Kamerka. No. Jak ona mnie przyciemniła. To za kamerka. No. Ale jakby z jednej strony jest dobrze, bo jakby to się wyspiegle z OBS-em, bo nie było mnie słychać przez cały odcinek, gdzie mówię, to mam na to zabezpieczenie, że mówiłem tylko po prostu, ścieżka gdzieś się popsuła. Ale szczerze, jak dla kogoś, który chce, no to początek, no to co ja robię, no to po prostu te OBS jedna ścieżka leci, czyli urządzenie audio jest inne, bo 10 mi wybiera, ale jakby nagrywając, no to OBS to wszystko scala w jedną ścieżkę, mogę powiedzieć szczerze. A tutaj no to nie ma jak ci połączyć, bo osobno nagrałem ścieżkę audio, osobno ścieżkę intra z tym z Minecraftem i osobną muzykę dodaję. To jest jakby wprost mówić, dla mnie to jest dobre, bo mam to jakby określić informacje, czy mi się nagrywa, czy nie. Te małe jeszcze zombie. Dobra, dzięki za jedzenie. Nie wiem, szczerze. Może nie. Dużo YouTube korzysta z tego, tylko informacje to wszystko, ale szkoda, że Minecraft nie lubi tego, że takie tam, czyli muszę potem przerwać odcinek i tak cicho mówić, czy w ogóle nie mówić i zatrzymać tam, czyli wyjść z Minecrafta i powiedzmy kliknąć trójkę. To nie jest jakby wielkim problemem, I guess, bo to nie jest taki problem, ale no trochę jest przy tym zabawa, ale wolę mieć troszeczkę więcej zabawy niż gdzie musiałbym nagrywać wszystko jeszcze razem. W sumie do dzisiaj pomyślałem, że tak robić i jak widzę, to na razie wypala fajnie, bo nie to, no i poszło pochodnia w troki. Nie wiem, czy każdemu polecać, czy nie. Jak jest niezależny, to można na jedno nagrywać tym, na jednej ścieżce, ale gdzie mi trochę zaczyna zależeć, powiedzmy, na tym audio, że no, muszę to podkłaśniać tak sztucznie, że muszę w ogóle podkłaśniać głos, bo nie mówię, nie będę się dar. Zacznijmy od tego, no to jest jakby mogę mieć daleko mikrofon i gdzieś jak na co dobrze jest głośność, ale może być później z muzyką źle, no to jest jakby zabezpieczenie na to, że dobra, słabo nie słuchaj, to podgłośnię siebie i tam podgłośnię coś Minecrafta lub coś w tym stylu, no to można powiedzieć, że jest jakby ratunkiem trochę przed czymś takim, bo mamy tutaj powiedzmy 15 minut powoli, 14 powiedzmy 25, tutaj jest powiedzmy 14.32 coś w tym stylu, to ja tylko wchodzę, powiedzmy to później zacznę montować, czyli gdzie mnie nie słychać, to ja to wyłączam jakby ten, jakby dalej nagrywam, tylko jest to jakby związane, że po prostu ścieżka inaczej się nagrywa, bo mam tak jakby że dobre zabezpieczenie na to, bo nagrywając, dobra, musiałem być przez kilka sekund cicho, bo muszę to włączyć
i mówisz tam, zaczynał ci, no to siema, bla bla bla, no to nie jest jakimś takim wielkim problemem. Gdzie ile jest, czekaj, jest 10, no tutaj 14, no tak 15 nawet. To nie jest jakby przez skutkiem takie duże. Sekundowo, bo 7 sekund czy ta 5, no to da się jakby odciąć, gdzie powiedzmy muszę zakończyć powiedzmy odcinek tutaj na obecnie. I tam muszę cicho być lub na coś powiem, no to zatrzymam i to tak czy uwag usunę to. Z względu, że to nie jest już związane z odcinkiem. To jest jakby stronowo fajnie, bo chodzi mi to jakby na plus, szczerze, bo no plus z tego mam duży, bo nawet jak mam tak mikrofon ustawiony i mogę powiedzmy nie gadać tak głośno, no to jakby to zrobię już w montażu tego wszystkiego, czy głos, bla bla bla, to wszystko. Jakby to powiedzmy nam 4 minuty, no to tam 4 minuty się dogra. Ja przerywam nagrywanie. Jakby montuję już coś innego. Montuję, no będę montował powiedzmy odcinek. No, już nie mam sprintu, nice. A tutaj dwa. No, tu już siedzenie na siecie zwykłym, gdzie po prostu jest ustawiony poziom hard, no to jest już trochę ciężej z jedzeniem. Szybko głód pada, strasznie. Ale spokojnie dojdę i zrobię to już. Chciałbym tylko nie zostawiać damage'a. A jeszcze mam, jeszcze chyba mam z pająków. Jakby, no. Chyba jeszcze sieci mam z pająków, czyli mogę wędkę zrobić. Łowić sobie jedzenie. Ale dojdziemy. Niestety wolno, że wolno. Ja nie mam sprintu już. Dojdzie tutaj. Dojdzie tu. No mam dwie. Akurat na wędkę. O, super. Z tej strony to jest super, bo tutaj jest wędka. A muszę po tych zrobić. Na które oni to są już w stronie, co? Poczuł to. O kurna, aż na takiej stronie. Dobra. To zrobione. I mam już jakby jedzenie. To i gaz. I se złowimy powiedzmy kilka rybek. Tak naprawdę. I mogę z wami sobie porozmawiać, powiedzmy. Jakby dla mnie to jest szczerze, mogę się powtórzyć. Znowu fajne, bo mam jakby zabezpieczenie na to, że ścieżka to wszystko. Fajnie. Pufferfisha. No jakby mi był potrzebny szczerze ten pufferfish. Nie jest mi potrzebny bardzo. No dawaj, no. No, coś takiego. Coś takiego jest fajne, bo no. No. Nie widziałem, żeby coś płynęło. Teraz płynie. No ryby, fajnie. Szczerze, jak patrzę na to, nawet no nie jest jakaś duża różnica sekundowa, czy tam 7 sekund, czy ta 5, no to no wycięcie to jest jakby łatwo. Nie powiem, że nie. Ale samą pistę dla mnie fajna rzecz. Gram osobno dwie ścieżki i mam zabezpieczenie na to. Jakby nie, tak jak było przez te 8 minut nie było słuchać Minecrafta. A teraz słuchać. No. I tam, tam. Ale no, jakbym byłbym szczery, no to jakomuś już zależy na tym, czy powiedzmy osobno audio obsługujesz, czy osobno głos swój, no to taka zarobista rzecz, tylko na ten program chyba trzeba trochę było wydać. Tylko nie pamiętam teraz, ja. Ale, no mi się nie podoba, ale szczerze? Dla mnie to jest jakby fajna rzecz. Gdzie nadjeść 19 minuta. Wow. A że aż tyle? Fajnie wiedzieć. Gdzie zostaną kilka sekund, a mam nagranie, gdzie muszę powiedzmy, dobra, do widzenia, przerywam tu nagrywanie, wychodzę z Minecrafta, przerywam jeszcze trójką raz lub pauzą i to tyle. Gdzie no, nie jest jakimś takim wielkim problemem. Jakby no. No, dawaj jeszcze jedna. Dawaj jeszcze jedna przed końcem odcinka. No, ryba. Dawaj, no. Strasznie daleko poszło. Następne już nam się chyba pewnie nie zdążymy. Już po prostu. Z robieniem się. No. No nie. Nie robimy się. Jakby no. Niestety. No chyba, że zdążę przypłynąć. No nie, nie zdążę, dobra.
Czyli co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.